życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak, dobry jest. Na sali treningowej krakowskiej Wisły spotykamy się z Maćkiem Kochanem, zawodnikiem tego właśnie klubu. Mieszkasz obecnie w Krakowie, ale wiemy, że twoja przygoda bokserska rozpoczęła się w innym mieście, w Stalowej Woli. Tam skąd pochodzisz? No powiedz trochę więcej o swoich tych początkach w boksie. Co cię zainspirowało do tego, że zająłeś się tą dyscypliną? No, zacząłem trenować najpierw kickboxing, później rozwinęła się sekcja w Stalowej Woli, tam skąd pochodzę. Trenowałem tam około 2 lat, spodobało mi się. Teraz poszedłem tutaj na studia do Krakowa, no i tutaj teraz kontynuuję przygodę z boksem. Tak, właśnie powiedziałeś, że zacząłeś od kickboxingu, ale co cię właśnie skłoniło ku temu, żeby trenować te sporty walki? Właściwie to nie wiem, no od dzieciństwa trochę mnie interesowały takie sporty walki, w telewizji zawsze lubiłem oglądać. No i gdy tam odpowiedni wiek osiągnąłem, no to zacząłem, właśnie na salę poszedłem, zacząłem trenować. Mówisz, że oglądałeś trochę tego sportu w telewizji, także pewnie też to zainteresowanie boksem czy kickboxingiem wiązało się z określonymi idolami. Możesz powiedzieć, kogo najbardziej podziwiałeś jako młody człowiek? No, najbardziej podziwiałem zawsze Muhammada Ali'ego. Obecnie teraz moim ulubionym bokserem jest Floyd Mayweather. Jakoś tak podoba mi się jego styl defensywny walki. No i teraz właśnie staram się go naśladować w ringu. Różnie mi to wychodzi, wiadomo, ale podoba mi się właśnie ten styl. Urodziłeś się w 1992 roku, czyli jesteś już zawodnikiem 20-letnim, bądź niespełna 20-letnim. Niespełna, tak? Niespełna. Niespełna. Jak, powiedz, oceniasz w tej chwili swoje doświadczenie bokserskie? Ile masz tych walk na koncie? Jak dużo już wiesz o tej dyscyplinie? Jak byś to ocenił? Jak na ten wiek właśnie 20-letni? No wiadomo, teraz jestem seniorem. Wśród seniorów zdawałem się zawodnicy, którzy trenują już nawet po kilkanaście lat. Ja trenuję boks około 3 lat, wiem więc niewiele w porównaniu do nich. Mimo wszystko coś tam już wiem, coś potrafię. Staram się cały czas trenować, oglądam też walki, słucham trenerów, no i zobaczymy, jak się rozwinie moja kariera. Jeśli chodzi o twoje dotychczasowe starty, zdaje się, że najważniejsze, jeśli chodzi o Polskę, to złota rękawica, jeżeli się nie mylę, a jeśli chodzi o starty zagraniczne, też już masz pewne na swoim koncie i turniej we Francji w tym roku, który, no, można powiedzieć, że ci się jednak powiódł mimo porażki w pierwszej rundzie. No tak, z moich startów tutaj w Polsce, no to właśnie przede wszystkim rękawica w tamtym roku, w grudniu. No i w juniorach też na Pucharze Polski zająłem 2. miejsce w 2010 roku. No a za granicą w sumie jedyny taki mój poważny zagraniczny turniej to we Francji o pas Montany, gdzie pierwszą walkę przegrałem, a później następna poszła mi trochę lepiej. Taka walka poza turniejem już. Jeśli chodzi o najbliższe starty, to wiemy, że teraz okres roztrenowania, chociaż nie dla wszystkich twoich kolegów, ale dla ciebie na pewno tak, teraz troszkę przerwy od boksu, czy ciągle tutaj w wakacje będziesz przychodził na salę treningową? No w wakacje prawdopodobnie wrócę do swojego miasta, gdzie prawdopodobnie też będę ćwiczył dalej, ostro się przygotowywał do mistrzostw młodzieżowców w październiku. No a teraz jeszcze za kilka dni mam turniej w Stalowej Woli u siebie, gdzie tutaj ale jako Wiślak, no ale boksuję w sumie u siebie, więc też jak najlepiej będę się chciał pokazać. To jest turniej konkretnie? To jest turniej o złotą rękawicę prezydenta miasta Stalowej Woli. Powiedz nam, wiemy, że studiujesz tutaj, kończysz właśnie pierwszy rok studiów, mamy nadzieję, że zakończysz go z powodzeniem właśnie, spieszysz się zaraz do nauki, do kolejnego egzaminu. Jak godzisz tutaj studia z treningami bokserskimi? Wiemy, że jedna jest zaleta taka, że nie masz daleko na treningi, bo to jest zaledwie rzut beretem od miasteczka akademickiego AGH. No tak, teraz mam oczywiście mniej czasu na treningi, jak studiuję, ponieważ mam faktycznie sporo nauki, studiuję dosyć trudny kierunek geofizykę. No ale staram się zawsze znajdować czas, trochę mi to pomaga się trochę stresować od nauki. Faktycznie mam blisko, więc staram się codziennie, czasami między zajęciami mi się udaje przychodzić na trening. Więc jakoś to mi wychodzi. Tutaj z kolegami, z którymi spotykasz się na sali treningowej, również się spotykasz poza salą? Tutaj są jakieś większe znajomości, czy ogólnie przede wszystkim na sali się komunikujecie?
Znaczy przede wszystkim na sali, ale też niektórzy tutaj się znają lepiej. Ja tutaj no, dosyć krótko jednak jestem stosunkowo. Z kilkoma chłopakami mam kontakt. Czasami jeśli coś się trzeba dowiedzieć, to wiadomo, za pomocą Facebooka czy telefony też mamy, dogadujemy się. Też przy okazji wyjazdów jakichś na jakieś zawody, to też wiadomo się bliższego kontaktu nabiera, znajomości się. Także jest przyjemna to sfera. To tak już kończąc, mówiłeś o tym, że w październiku duże wyzwanie mistrzostw, młodzieżowe mistrzostwa Polski. Właśnie na koniec wywiadu, co nam możesz powiedzieć o tym wydarzeniu? Jakie założenia twoje przed tym turniejem? Jakie cele? No cele to są takie, że muszę się przede wszystkim kondycyjnie dobrze przygotować. No i trenować to jest najważniejsze. Założenia, znaczy cele, no cele to najlepiej medal. Ale czy się uda, no to zobaczymy. Ale czujesz, że stać się na to, żeby powalczyć właśnie o najwyższe lały właśnie na mistrzostwach polskich młodzieżowych? No stać mnie na pewno, no ale muszę jeszcze, na pewno teraz będę miał jeszcze kilka startów przed tym wydarzeniem. Wtedy zobaczę jak moja forma, jak przygotowanie. No i wtedy dopiero będę mógł oceniać, jaką taktykę obrać. A wiadomo, że teraz póki co, no to optymistycznie jestem nastawiony, zobaczymy.